Nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Ze mną jest Marek Jargiło, który jest, no właśnie, hutnikiem, szklarzem. Kim jesteś, Marku? Powiedz. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dawny zawód to jednak, gdy wyczytałem to z mądrych źródeł, jest to szklarstwo. W obecnym czasie jest to jednak zawód hutnika szkła. Tak więc chyba może być i jedno i drugie, jednak może być to w obecnym czasie mylące, dlatego że możemy pomylić się z szklarzem od okien szyb, który wstawia nam szyby w okna. Chociaż i ten chyba zawód już powoli ginie. Jeżeli chodzi o rękodzielników, niestety ginie ze względu na produkcję masową. Jednakże powiedz mi, jak rozpoczęła się w ogóle twoja przygoda ze hutnictwem szkła? Moja przygoda w ogóle ze szkłem wydarzyła się całkiem przypadkowo. Z wykształcenia jestem elektronikiem. Raczej kierowałem się w kierunku naprawy radii i telewizji. A wyjechałem za chlebem w roku 91 do Grecji. I tam pierwsza moja praca właśnie była w takiej malutkiej pracowni. W ogóle nawet nie wyobrażałem sobie, że huta szkła to może być, to można nazwać tak, taka malutka, bo wyjechałem w czasach, gdzie jeszcze przede wszystkim były jakieś kombinaty, ogromne huty, ogromne fabryki. I tam naraz ta huta okazała się w takiej ala stodole. Stoi kilka piecy małych, wokoło tego chodzi 5 ludzi, gdzie ja byłem tym 5 później. I kształtują jakieś formy, które każda jest inna, każda jest krzywa. I to był dla mnie taki początek, pierwsze takie spotkanie z tym szkłem. Nawet w ogóle nie pracując tam przez pierwsze pół roku, nawet więcej, rok może, nie wiązałem się z tym zawodem, bo pierwsze tygodnie już pokazały mi, że to jest bardzo trudny, bardzo taki manualny zawód, którego naprawdę trzeba polubić, pokochać, żeby dalej to robić, kontynuować i pracować przy tym. I właśnie, i powiedz mi, jak już zacząłeś pracować w tej hucie szkła w Grecji w 91 roku, co doprowadziło ciebie do powrotu do Polski i rozpoczęcia rekonstrukcji szkła, chociażby wczesnośredniowiecznego? Jak to wyglądało? No przede wszystkim na początku bardzo mi się nie podobało to szkło, że ono jest krzywe. Nie byłem związany ze sztuką, nie byłem związany z rękodziełem. Raczej moje kierunki były całkiem inne i zainteresowania. I tam dopiero musiałem poznać to, polubić. No i tak przyznam się, że gdzieś po roku czasu okazało się, że gdy zaczęło mi się to podobać, bo okazało się, że zaczynam coś robić i to, co robię, to wychodzi mi tak, jak ja bym chciał, to zaświtała mi taka myśl, żeby w przyszłości własną pracownię otworzyć. I też tam jeszcze w tej Grecji, tak dla próby, 5 latach chyba w jednej pracowni, przeszłem do innej jako już majster, żeby się sprawdzić. No i po takim rocznym sprawdzeniu stwierdziliśmy z żoną, bardziej ja niż żona, że wracamy do kraju. Przyjechałem do kraju, to był 97 rok. Po zgromadzeniu odpowiednich materiałów, narzędzi, rozpoczęliśmy jakby produkcję tego, wykonywanie. Na samym początku nie zdawałem sobie sprawy nawet, że robię szkło jakby repliki. Dopiero rekonstruktorzy mi powiedzieli, że i oni mnie jakby odnaleźli, oni mi powiedzieli o tym, że robię repliki, bo wcześniej wykonywałem te szkła i przeważnie wszystko oddawałem po galeriach w całym kraju, również we Włoszech, w Niemczech, do Grecji również trochę wysyłałem. I popyt ogólnie na takie twory był. A powiedz mi, jakie były pierwsze w ogóle twoje przedmioty, które w Polsce, już będąc w Polsce, zrobiłeś? Przyznam się, że w 97, tak już to były początki, jak wróciliśmy i zanim rozpocząłem, to tak jeszcze parę miesięcy tego było. Więc próbowałem robić takie formy jak w Grecji. To właśnie bardziej przypominały na szkła takie starożytne. Jednak w tamtym okresie, nie znając jeszcze rekonstruktorów, w galeriach ciężko mi było to sprzedać. No bo przede wszystkim wówczas to myślałem o tym, aby to się rozkręciło, aby
aby zrobić sobie markę tutaj w kraju. Przyznam się, że to był bardzo duży problem, więc musiałem się przestawić jakby na polskiego odbiorcę. Więc te rzeczy były takie bardziej już wykonywane cały czas ręcznie. Wykonywane ręcznie to również znaczyły, że bez formy, tylko z tak zwanej wolnej ręki. Jednak już były takimi formami bardziej nowoczesnymi. Dobrze, Marku, powiedz mi, bo tak rozmawiamy o twojej przeszłości, a ja bym chciał troszeczkę zahaczyć o technologię wytwarzania tego szkła. Może na samym początku przekażmy ludziom, twoimi oczywiście z ustami, czym w ogóle jest szkło, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. No szkło przede wszystkim powstaje na skutek stopienia, wytopienia zestawu szklarskiego, następnie wychłodzenia. I szkło jest takim materiałem nieorganicznym, jest ciałem stałym, a można też uważać to jako, więc nawet w opisach fachowych jest też używane jako wychłodzona ciecz. I no i tutaj jest w zależności od temperatury, może być w stanie ciekłym, bardzo rzadkim, lepkim lub właśnie w takich niższych temperaturach poniżej 500 stopni już twardym szkło wyformujemy, to jest taka temperatura gdzieś około 1200 stopni. Ono szybko stygnie, bo jak dobrze zrozumiałem, to są parę możliwości w ogóle robienia jakichkolwiek, nie wiem, pucharów, szklanek czy czegokolwiek innego. Albo z tak zwanej właśnie, co wspominałeś, wolnej ręki, albo z formy. Czy są jakieś inne możliwości tworzenia, nie wiem, no rzeczy ze szkła? No jest bardzo dużo technik. Wykonujemy szkło poprzez automaty, które nam wyrzucają ogromne ilości. Różne walcowanie szkła, gdy robimy szyby. Najszybsze jest, bo tak ręcznie formowane, to jest dosyć taka powolna praca i wiele trzeba powtórzeń zrobić, więc to jest bardzo taki wydłużony czas wykonania jednej rzeczy. A oczywiście można ręcznie robić i dmuchać do form i wówczas przyspieszamy trochę tą pracę, bo to kształtowanie następuje dosyć szybko. Jeżeli chodzi o studzenie szkła, to jest w zależności oczywiście od rodzaju szkła. Szkło kreszsodowe dosyć szybko twardnieje, a na przykład ołowiowe dosyć długo jest lepkie. I też jest w zależności od porcji szkła. Jeżeli mamy małą porcję szkła, to ta mała porcja szkła dosyć szybko stwardnieje, a gdy jest większa porcja, to oczywiście dłużej będzie to trwało. Z czego w ogóle powstaje szkło? Dlaczego właśnie to pytanie? Bo ponieważ wspominałeś tutaj, że jest szkło sodowe, jest szkło ołowiowe, to jakie rzeczy dodaje się do właśnie, do czego? Do krzemionki zwykłej? Do piasku? Potocznie mówi się, że szkło jest z piasku. Jednak to tylko taka częściowa prawda, bo piasek kwarcowy jest podstawowym składnikiem szkła. Jednak z tego, co mądrzy ludzie mówią, tacy, którzy są technologami szkła, ja przyznaję szczerze, nie jestem i to mi troszeczkę utrudnia życie, ale technolodzy szkła robią zestaw, to znaczy piasek szklarski, inaczej kwarc, gdybyśmy podgrzewali i chcieli go rozpuścić tak, aby był płynny jak szkło, taki lepki, to po dojściu do temperatury 1725 stopni nadal byśmy mieli jako coś takiego gęstego, z którego nie dałoby się nic uformować, nic zrobić. A już powyżej 1725 kwarc paruje, więc nic by nam z tego nie wyszło. Dlatego też dodaje się do tego topniki i no oczywiście przy takich różnych szkłach obecnie to są specjalne zestawy różnych składników. Jednak podstawowym składnikiem jest soda, która powoduje obniżenie temperatury topnienia tego kwarcu i powoduje, że ten kwarc robi się taki właśnie lepki jak miód. Właśnie często w różnych książkach, nawet takich technicznych, jest zawsze porównywany do miodu, do lepkości miodu. I tutaj przy takich zestawach szklarskich występują różne składniki. Podstawowy, jak wspomniałem, węglan sodu, soda, węglan baru, potasz, również tlenek wapnia, magnez, ołowiu, cynk. Te surowce, również takie zestawy zawierają surowce, które odbarwiają szkło, bo
bo nie wszystkie. Teraz mamy takie możliwości, żeby mieć czyste składniki, czyste, dobre piece i tak dalej. Jednak czasami jest to szkło takie zabrudzone, więc stosuje się odpowiednie związki odbarwiające. Są też takie związki, które ulepszają topienie, przyspieszają klarowanie masy, no i tak dalej. Są też jeszcze barwniki jakby do tego szkła. Tymi barwnikami są różne tlenki, tlenki miedzi. Tlenek miedzi barwi na kolor zielony albo niebieski. Tlenki żelaza to są barwy takie żółte po jakąś taką niebiesko-zieloną. Związki złota barwimy na kolor czerwony, manganu na barwę fioletową. Do takiego zestawu w obecnym czasie, chociaż kiedyś też również dodawano, dodaje się stłuczkę, która wyszła, akurat gdzieś coś się rozbiło, więc wraca z powrotem do pieca. Ona też poprawia, ułatwia topienie szkła. Powiedziałeś, że można barwić szkło różnego rodzaju tlenkami metali. Wspominałeś tutaj miedź, żelazo. Złoto nawet, które się bardzo zdziwiłem, bo nie wiedziałem o tym, że używa się to do barwienia szkła. W tej chwili będę poszukiwał tego czerwonego szkła. Zobaczymy, czy mi się uda znaleźć takie ręcznie robione. Ale w dawnych czasach, raczej w sumie to nie tak dawnych czasach, używano też metali, tlenków metali, takich jak uran, prawda? To było tak zwane szkło uranowe. Z tego, co mi wiadomo, to teraz już jest zabronione tego używanie. No bo wiadomo, tlenek uranu jest promieniotwórczy, więc raczej szkodliwy dla naszego zdrowia, no, ale w szczególności dla hutników, którzy no, w takich wysokich temperaturach jednak dosyć dużo się go wydzielało z takiej masy. No i wiadomo, jest to dosyć niebezpieczne. I jeszcze jeden taki fajny składnik, który ja osobiście bardzo pamiętam i bardzo mi się podoba kolor z niego powstały. To na pewno kobalt, bo szkło kobaltowe, czyli to taka piękna, głęboko niebieski, głęboki błękit, to jest coś, co no, zapamiętuje człowiek, jak zobaczy chociażby raz. Przejdźmy może do czegoś, co ludzie chyba lubią bardzo, bo z takimi każdymi zawodami, które są bardzo manualne, związane są także legendy. Powiedz mi, czy w związku z wytopem tego szkła legendy też się go i mają? No tak, tutaj jest przede wszystkim takie legendy, jak powstało to szkło. Są różne, przynajmniej takie trzy słyszałem. Pierwsza to jest taka, że piorun uderzył i odnaleźli w piasku wytopione szkło i zaczęli się tym interesować. Taką bardziej legendą, którą, a możliwe, że to jest prawda, może przekazana z ust do ust, może troszeczkę się zmieniała. Taką najbardziej, którą jak wspomniałem lubię, jest jak, że kupcy wędrowali sobie gdzieś brzegiem Nilu z miasta do miasta z jakimś towarem. Tutaj takim dosyć podstawowym był węglan sodu, który był nazywany natron. To chyba związane było z czego powstawał, o ile pamiętam. I oni sobie rozpalili nad Nilem ognisko, ale że nie mieli co podstawić pod garnki, więc takie kawałki tego natronu ułożyli wokoło ogniska i postawili sobie garnki, aby sobie tam coś ugotować. No nie wiem, czy to był wielbłąd, czy to było coś innego. Chociaż raczej wielbłąd to nie, bo to było pożyteczne zwierzę. I ten węglan sodu spowodował, że ten piasek pod wpływem temperatury wymieszał się z węglanem sodu, obniżając temperaturę, i zaczęły wypływać stróżki jakby szkła. No i tak to się zaczęło, człowiek przez te... A podobno działo się to gdzieś około 5 do 7 tysięcy lat temu, bo są ślady najstarszych właśnie jakichś znalezisk. Tutaj są tak niepewne wiadomości odnośnie tych 7 tysięcy lat, ale o 5 to na pewno. I przez te do obecnego czasu, to było 5 tysięcy lat temu, więc do tego obecnego czasu człowiek już potrafi wiele zrobić z tego szkła. Bardzo różnych rzeczy. Ja dla ludzi przekażę informację, że warto by było na Allegro wpisać taką nazwę, która się nazywa fulguryt. I to jest właśnie to, co pozostaje przy uderzeniu pioruna w piaszczysty brzeg. Takie fulguryty można zakupić i znaleźć sobie gdzieś w głębokim internecie. Natomiast co do tej drugiej legendy. Pierwsze odnaleziska takie archeologiczne na temat, które mogą potwierdzić wytop, już taki świadomy wytop tego szkła,
skąd pochodzą i jak dawno temu można byłoby je znaleźć? No tak jak wspomniałem, generalnie nie wiadomo kiedy powstało, zostało wynalezione, odnalezione, wynalezione. Spory dotyczą też miejsca. Jedni mówią o Egipcie, drudzy mówią o Mezopotamii, to jest dzisiejsza Syria i Irak. Różnokolorowe paciorki, które powstawały, datuje się na 5 tysiąclecie przed Chrystusem, więc to jest właśnie 7 tysięcy lat. Nie jest to takie do końca jakby sprecyzowane, aczkolwiek no, dzisiejsze technologie już pozwalają na przebadanie tych szkieł i nawet składu, jak są zbudowane i wtedy wskazuje na przykład miejsce, gdzie zostały wykonane. Gdzieś około ponad 3000 lat temu tajemne instrukcje, jak budować piece, jak wytapiać szkło, były zapisane na kamiennych tabliczkach, takim pismem obrazkowym. Te podobno instrukcje były później wielokrotnie przez całe wieki kopiowane. Także musiały być dosyć precyzyjne i dobre te piece, które powstały w tych właśnie odległych czasach. Rozmawiamy teraz na temat tych technologii wytwarzania tego szkła, bo ja jestem bardzo ciekaw, jak bardzo różni się technologia wytwarzania szkła w dawnych czasach, czyli na przykład, nie wiem, te 3000 lat przed naszą erą, a technologia wytwarzania teraz. A co mnie najbardziej w tym wszystkim ciekawi, to w jaki sposób były opalane te piece, bo w tej chwili najprawdopodobniej używa się albo gazu, albo elektryczności, żeby to wszystko ogrzać, a w tamtych latach? No, znaleziska mówią o tym, że te piece były albo z jakichś kamieni ułożone, albo z cegieł, w kształcie jakiejś kopuły. No, musiałby to być jakiś piec, tak, żeby ten płomień miał odpowiedni ciąg, żeby to się nie dusiło w środku. Bo oczywiście było opalane drzewem. I w tych piecach stały jakby takie miski, teraz to nazywa się tyglem, i w nich były zasypywane składniki, jakby te właśnie zestawy. No wówczas ten natron był bardzo drogi. Zawsze człowiek tam dąży do jakiejś oszczędności albo użycia czegoś tańszego. I odkryto, że poprzez wypalanie drzewa, popiół miał w sobie tak zwany potasz i ten potasz zastępował właśnie sodę i obniżał temperaturę topnienia i zmiękczał kwarc. I jeszcze oprócz tego pieca, w którym wytapiamy szkło, potrzebujemy drugiego pieca do studzenia szkła. Teraz to się nazywa odprężarką. Niestety nie wiem, jak to się nazywało kiedyś. I gdy uformujemy jakiś wyrób, jakąś formę, jakiś kształt, to zanim w takim szkle spadnie temperatura poniżej 500 stopni, takie szkło musi być zatrzymane w tej temperaturze, nie może spaść poniżej, bo po prostu nam pęknie. Dlatego też no tutaj często się zastanawiam, jak to kiedyś sobie radzono, że robiono dosyć skomplikowane elementy, nie mając palników gazowych, mając tylko te piece opalane drzewem, potrafili wykonać takie właśnie dosyć fajne rzeczy. No oczywiście takie podstawowe narzędzia przy takim szkle, no to jest drzewo, no i jakiś pręt, bo w tamtych starożytnych czasach jeszcze nie znano dmuchania szkła. Wspominałeś tutaj o produkcji tego szkła w starożytności. Większość ludzi najprawdopodobniej świata teraźniejszego zna jedno miejsce, które jest bardzo, bardzo popularne z wytwarzania różnego rodzaju szklanych utensylii i jest to Wenecja. Byłeś kiedykolwiek tam, żeby zobaczyć, jak wygląda kunszt mistrzów kutników szklanych w Wenecji? Niestety nie byłem, aczkolwiek marzę, żeby pojechać, żeby znaleźć jakąś chwilę i zobaczyć tą Wenecję. To Murano, to jest przede wszystkim wyspa Murano, która mnie najbardziej interesuje. Tutaj wrócę tutaj jeszcze tak troszeczkę wcześniej, zanim przejdziemy do tego Murano, dlatego że, jak już wspomniałem, kolebką szkła
jest Bliski Wschód i tam wynaleziono, generalnie powstało szkło, technologie i tak dalej. Zanim trafiło do Wenecji, do Rzymu, Rzymianie, którzy swoimi podbojami tam docierali, umieli wykorzystywać zdobycze wszelkiego rodzaju, począwszy od jakiegoś uzbrojenia, po inne rzeczy, jeżeli były dobre i się sprawdzały, to potrafili to zastosować u siebie. Tak samo było z tym szkłem, bardzo im się spodobało to szkło i zaczęli tak, powiedzmy, bardziej prestiżowo to szkło traktować. Za ich czasów właśnie, może wrócę jeszcze do technologii, dlatego że wcześniej, gdy nie umiano jeszcze dmuchać szkła, jeszcze nie wynaleziono piszczeli, to znaczy tej rurki do dmuchania szkła, to pierwsze wazoniki, pierwsze jakieś czarki, przeważnie to były flakoniki na jakieś perfumy, bardzo małe, kilkucentymetrowe dosłownie, były robione na prętach i ten pręt na końcu miał jakby taki z gliny zrobiony kształt już jakiegoś dzbanka. I na ten dzbanek, na tą już formę jakby ceramiczną, nakręcano nitki. Z tego względu, że to szkło było, nie uzyskiwali wysokich temperatur, nie umieli uzyskać wysokich temperatur, doprowadzali jedynie to szkło do takiej dosyć gęstej mazi i poprzez nabieranie i nakręcanie takich nitek na ten ceramiczny kształt oblepiali go tym szkłem. I później, gdy wystudziło się, wyskrobywali wewnątrz tą ceramikę i powstawał flakonik. Jednak to były bardzo malutkie formy. I Rzymianie, którzy tam dotarli, zdobyli technologię, zdobyli mistrzów, spowodowali, że uzyskali większe temperatury i to szkło stało się cieplejsze, bardziej płynne. Oni też gdzieś w roku około 40 naszej ery wytopili czyste szkło, takie przezroczyste, bo wcześniej to szkło było bardziej, przypominało ceramikę, można powiedzieć, dlatego że było uwięzionych masę drobniutkich pęcherzyków w tym szkle i to szkło nie przepuszczało promieni świetlnych. Może jakieś światło przebijało się przez niego, ale nie było to przejrzyste. Dopiero właśnie około roku, przepraszam, pomyliłem się, 40-setnego nastąpiło to topienie, a wynalezienie dmuchania szkła było właśnie w roku 40. I oni później to ściągnęli do siebie, do Rzymu. No i takich z dwóch powodów zbudowali to na wyspie Murano, te huty. Pierwszym powodem to było zagrożenie, chyba, ale jednak wydaje mi się, że mało znaczącym to było, zagrożeniem z powodu pożaru, a drugim powodem była tajemnica. W ówczesnym czasie zdradzenie tajemnicy, jak się wykonuje szkło, jak się wytapia szkło, to była tylko jedna kara, kara śmierci. No i wraz z Rzymianami, powoli z wielkimi panami możnymi, którzy zabierali ze sobą na krańce Europy mistrzów, rozeszło się po całej Europie, oczywiście zachodniej, bo na ziemi polskie niestety dopiero około X wieku. Chyba się dowiedzieliśmy o tym, jak w ogóle przyszło hutnictwo szkła do Europy, czyli możemy tutaj podziękować Rzymianom, którzy swoimi podbojami zdobyli tą niesamowitą wiedzę. A ja bym chciał się ciebie spytać o taką ciekawostkę chyba ze świata hutnictwa szkła. Czy możesz powiedzieć ludziom, czym jest kropla księcia Ruperta? Ja widziałem to, jak to było robione, jednak nie za każdym razem się udaje, to przeważnie musi być szkło kryształowe, bo na zwykłym sodowym nie da się tego zrobić. Więc jeżeli nie są takie ścisłe wiadomości podawane w tych filmikach różnych, które się pokazują, że na zwykłym sodowym szkle tego nie zrobisz, tylko to musi być kryształ. To też pomimo, że widziałem, jak to się robi na krysztale, to nie każda kropla wytrzymywała kontakt z wodą. Próbowałeś już samemu robić u siebie w pracowni? Nie, bo ja nie robię na krysztale. Ja robię na szkle sodowym, tak jak to robiono w dawnych czasach i nadal tak robię. Wspominałaś tutaj, że mniej więcej X wiek to jest ten czas, kiedy sztuka wytwarzania szkła dotarła. W jakim rejonie, jak wyglądały w ogóle pierwsze znaleziska szkła w Polsce? Oczywiście nasze rodzime, a nie Kupno na szlaku Jedwabnym czy Bursztynowym.
I jak oni się w ogóle tutaj zaopatrzyli w rzeczy, które są potrzebne do produkcji tego szkła? No jest, no właśnie tutaj najstarsze rzeczy to oczywiście dotarły do nas poprzez bursztynowy szlak. Tam był cenny bursztyn, a u nas było cenne szkło, więc taka ciekawostka. Najstarsze, które tutaj znaleziono, pochodzą według analiz takich już najnowszym sprzętem, który jest, były zrobione, to pochodzą z 1600 roku przed naszą erą, więc blisko 3,5 tysiąca lat temu, już na ziemiach tutaj jakby obecnej Polski. Oczywiście mowa głównie o paciorkach albo bransoletkach szklanych. Były dwa takie rejony. To było z Bliskiego Wschodu i z, tutaj z obszarów śródziemnomorskich, jak tutaj były Grecja, Italia. Pierwsze huty, które pokazały się tutaj w naszych, na terenach obecnej Polski, to były takie cztery takie główne, które najwyraźniej się nie zachowały, ale zostały udokumentowane. Był Wolin, Opole, Kruszwica i Wrocław. Wolin był w średniowieczu, w takim wczesnym średniowieczu, był bardzo bogatym miastem. Nawet w opisach było, że ludzie mieli tam pieniądze i chętnie je wydawali. Tak sobie kupcy między sobą rozmawiali, więc bardzo dużo kupców wędrowało do Wolina, bo można było widocznie dobrze zarobić to. I też na Wolinie dużo mieli, przede wszystkim składniki do szkła sprowadzali. To był taki właśnie dosyć bogate miejsce, bogaci rzemieślnicy, więc mogli sobie pozwolić na to, że coś bardziej im się opłacało sprowadzić, niż samemu oczyszczać, przygotowywać różne składniki i tak dalej. Jeżeli chodzi o pozostałe miejscowości, jak Opole, Kruszwica i Wrocław, to oni korzystali właśnie już ze złóż jakby swoich, tutaj okolicznych, które gdzieś tam zostały odkryte, odnalezione, przebadane, jak na ówczesne czasy. Co ciekawe, czytając trochę historię o tym, nie spodziewałem się, że już wtedy wytapiano szkło ołowiowe, że każde z tych szkieł, które topili, miało w sobie tlenek ołowiu. No oczywiście ten ołów bardzo ułatwia kształtowanie, obniża jeszcze bardziej temperaturę, daje zarazem większy połysk dla szkła. No ale byłem zdziwiony, myślałem, że tylko szkło bardziej sodowe. No i teraz też są w opisach historyków, do każdego z tych miast, z tych, nie wiem, miast, osad, zagłębia szklarskiego, technologia przywędrowała z bardzo różnych miejsc. Na przykład do Wolina technologia przywędrowała z Nadrenii i Starej Ładogi, a na przykład do Opola z Kruszwicy, do Opola i Kruszwicy z Kijowa aż, więc ze wschodu, do Wrocławia z północnej Francji i Belgii, a jeszcze był jeszcze jeden ośrodek w Gdańsku i właśnie do Gdańska z Bliskiego Wschodu. Także jakoś tak te szlaki się krzyżowały tych mistrzów, którzy tam przybywali. W początkach średniowiecza były tak jakby dwie szkoły, można na dzisiejszy język powiedzieć. Były to huty leśne i huty klasztorne. Te klasztorne były wyżej postawione od leśnych. Miały dostęp do takich bezpośrednich opisów, nawet przez mnichów były pisane, opisywane książki, technologie i były przekazywane. Jeżeli chodzi o huty, takie już nie manufaktury, tylko naprawdę takie huty. Kiedy i gdzie one w ogóle jako pierwsze powstały w Polsce? Chodzi mi o takie hutnictwo już bardziej zaawansowane, które było wiadomo, jak wygląda technologia i nie popełniali błędów. Oni po prostu tworzyli. Jeszcze nie wiem. Nie spotkałem się z takim czymś, z takim opisem, nigdy go nie szukałem. Dobra, ale tak na luźno, to w sensie ci, gdzie mówisz o hutach takich dużych, ogromnych, ale to już jest XVIII wiek raczej, wcześniej to
Nawet nie za bardzo odnalazłem informacje na temat XVII wieku o Hutach. W XVIII wieku to już tutaj jedynie Józefina Szklarska-Poręba, która była taką hutą na naprawdę na najwyższym poziomie w Europie. Ona powstała chyba początkiem albo końcem 1700, już nie pamiętam dokładnie, albo początkiem 1800. Końcem 1700, a początkiem 1800. I tam były robione naprawdę taki ekskluzyw na najwyższym poziomie, że podobno teraz nie są w stanie odtworzyć tych wzorów, ani kolorów nawet. Huta szkła, to przecież nie była to jedna osoba, to było wiele osób najprawdopodobniej, które pracowały na to, żeby, nie wiem, zrobić ten wsad do tej wanny. Jak się dzielił zespół, który pracował w hucie szkła? Jeżeli chodzi o takie już troszeczkę właśnie bliższe nas czasy, to na czele takiej huty stał człowiek zwany hutmistrzem. On musiał mieć oko na wszystko, na piec, pilnować, by wszystko było przygotowane na czas, by piec był odpowiednio nagrzany, by niczego nie zabrakło, bo jeżeli się zasypywało, to już musiało być wszystko na gotowe. To był zestaw zrobiony, wymieszany i po rozgrzaniu pieca był zasypywany do pieca. On też, taki hutmistrz, znał zestaw, jak się robi ten zestaw, jakie były składniki. On też organizował pracę. No oczywiście był bogiem. Czasami był on też również właścicielem takiej hutki. Drugą taką osobą w takiej hucie był zawsze jakiś urzędnik, pisarz. Niestety on raczej nie był związany z hutą, z pracą. Nie znał się na tym, tylko na rachunkach. Ważną postacią, bardzo ważną, był kowal i stolarz, dlatego że niektóre narzędzia mamy metalowe i kowal musiał je zawsze od razu naprawić, a stolarz przygotowywał narzędzia do kształtowania. Jeszcze takie narzędzia do kształtowania są wykonane od zarania dziejów do czasów obecnych z drzewa. Najlepszym drzewem jest drzewo gruszkowe. W masowej produkcji obecnie, wydaje mi się, że kiedyś też raczej, stosowano drzewo i stosuje się bukowe, dlatego że lasów gruszkowych nie mamy, a bukowe mamy. Kiedyś zamówiłem sobie takie kształtowniki w hucie bukowe, no i powiem, że to tak jak maluch do Mercedesa. Gruszka, z gruszki kształtownik to mi tutaj wytrzymywał ze 2 lata, a ten dosłownie po 2-3 miesiącach mi się wypalił. Mieć porównanie jakości, można powiedzieć, jakości narzędzia. No i sercem całego przedsięwzięcia byli oczywiście pracownicy. Wiadomo, ich kwalifikacje, ich chęć do pracy, zdolności, no przede wszystkim manualne zdolności, o których wspominałem wcześniej o sobie, bo jest to praca, trzeba powiedzieć, taka bardzo precyzyjna i manualna. No zarazem trochę przy niektórych większych formach trochę siły trzeba mieć też. Więc trzeba, jak już, no przede wszystkim te zdolności manualne, opanowanie, że jedna ręka robi co innego, druga co innego i to wszystko ma razem grać. Przede wszystkim na samym początku jest opanować na końcu rurki, która ma powiedzmy ponad metr długości. Mamy kulkę średnicy powiedzmy 8 cm i to jest ciekły miód. I to trzeba utrzymać i jeszcze dodatkowo jedną ręką kręcić, a drugą formować. Miałem wiele przykładów takich, że jak się patrzyli, jak pracuję, to wszystko jest okej. Okay. Super, bardzo łatwa sprawa i tak dalej. Jednak po wzięciu do ręki takiej rurki już się okazuje, że szkło na ziemi leży. Także taka ciekawostka. To jest jakiś, nie wiem, egzamin na mistrza czy rzemieślnika jakiego, żeby na przykład taką 8-centymetrową kulkę miodu utrzymać na piszczeli? 8-centymetrową to już się utrzymuje po tak przynajmniej 2 latach. A nabrać, nie wiem ile to, 3 centymetry średnicy szkło z pieca i wyjść z tym szkłem na zewnątrz,
ktoś, kto ma... Poznałem takiego człowieka raz, który po jednym dniu treningu już potrafił nabrać taką porcję szkła. Przeważnie 99,9 nie da rady. Wróćmy troszeczkę do tej historii tego szkła, bo też mnie to bardzo ciekawi. Większość z tych rzeczy takich manualnie robionych było dosyć drogą rzeczą, szczególnie w czasach jeszcze przed średniowieczem, czy w Europie, czy na Bliskim Wschodzie. Jak w ogóle wyglądała cena szkła i ozdób z niego robionych w przeciągu lat, czyli zacznijmy od tego 3000 lat przed naszą erą, na Bliskim Wschodzie czy w Egipcie, przez wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, no i późniejsze czasy. Jak to się kształtowało? Jeżeli chodzi o starożytność, nie mam takich wiadomości odnośnie... Jest tylko jedna wzmianka, jeżeli chodzi o starożytność, ale to na pewno nawet od samego początku do lat nowożytnych szkło było dosyć ekskluzywną rzeczą, którą ktoś chciał posiadać, więc nawet paciorki te w dawnych czasach to były na pewno bardzo drogie, bo to się związało z lasem, z drzewem, z paleniem, z precyzją, no ze wszystkim, co można sobie tylko wyobrazić, gdzie ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. To naprawdę byli cudotwórcy, że potrafili z niczego dojść do takich, bez żadnych mikroskopów, bez żadnych książek, wiedzy, do takiej technologii, takiej do tworzenia szkła w ogóle. Wzmianka o cenie szkła jest za czasów Nerona, gdy Popejusz z jednej z wypraw na Bliski Wschód przywiózł puchar i Neron zapłacił za niego 300 talentów, za ten jeden puchar, co dziś odpowiada kwocie kilku milionów dolarów. Ale jest jeszcze taka wzmianka ogniem i mieczem, jak Zagłoba rzucił kielichem szklanym i oprzytomniał, jak to zrobił, mówi, o, poszły dwie wioski. Także w XVII wieku już jeszcze to szkło było bardzo drogie. W naszym ciągu co to niektóre szkła są jeszcze drogie, bo jednak tutaj już bardziej nie jest ceniony sam materiał jako szkło, ale jednak ci rzemieślnicy, szczególnie na przykład też ty, są cenieni za lata praktyki przy produkcji naprawdę fantastycznych rzeczy. I tutaj się właśnie kolejne pytanie kształtuje. Jak wyglądało coś, co się wyrabiało w ogóle z tego szkła na przestrzeni lat? Bo jak wspominałeś na samym początku, z racji prymitywności metody wyrabiało się głównie paciorki różnego rodzaju. A jak to wyglądało później oraz co współcześnie ludzie pragną, żeby mieć w swoim domu ze szkła zrobionego? Największy postęp to był oczywiście wtedy, gdy uzyskano maszyny. Więc to był, o ile pamiętam, XVIII wiek, gdy już powstały pierwsze automaty do dmuchania szkła. Więc no tutaj to już wtedy ruszyło wszystko naprawdę z kopyta. No mogę powiedzieć o obecnych czasach. No wcześniej przede wszystkim o szkle taką ciekawostkę, że szkło nie ma w sobie porowatości, tak jak ceramika. I to szkło jest bardzo sterylne, więc zaraz po umyciu, po jakimś odkażeniu, wiemy, że nie zostanie w jakichś szczelinach coś, co będzie nam się psuło, coś, co może nas skazić, tak jak ceramika. Dlatego też do ceramikę powlekało się szkliwem. Już robili to w starożytności Egipcjanie podobno, od tego się właśnie zaczęło to wytapianie tego szkła. A no w obecnych czasach no to mamy ogromne ilości różnych produktów, które nawet trudno wymienić. Od szyb, jest wiele rodzajów szyb. Od szyb zwykłych, które w okna wstawiamy, szyby hartowane. Hartowane są nie dlatego, żeby to szkło było jakieś mocniejsze, tylko hartuje się na dwa sposoby. To szkło jest bardziej odporne, ono jest tylko powierzchniowo hartowane, jest to tak jak stal, tylko robi się to dlatego, aby było twarde i było trudno go zarysować i dla bezpieczeństwa, gdy się takie szkło rozbije, to zauważmy, że rozpada się na wiele drobnych kawałków.
Mamy jeszcze już nawet samych szyb, mamy szyby jakieś kuloodporne, szyby samochodowe, które są sklejane folią wielowarstwowe, aby nas to szkło nie, gdy się rozbije, nas nie pokaleczyło. Mamy różne naczynia. Te naczynia oczywiście mamy od bardzo cienkich, wykonanych przez automaty, przez ludzi, którzy dmuchają do form, przez ludzi, którzy dmuchają z ręki, po różne naczynia żaroodporne. Jednak szkło musi być przygotowane odpowiednio do tego, co chcemy z niego zrobić. To nie jest to samo szkło. Są inne składniki, inne sposoby wykonywania, inne topienie, inne temperatury. To wszystko jest powiązane. W dniu dzisiejszym mamy akurat to szczęście, że technologia wytwarzania szkła i różnego rodzaju rzeczy z nich poszła na tyle do przodu, że dzisiejsza rozmowa między mną a tobą no nie zaszłaby, gdyby właśnie nie szkło, bo przecież włókno szklane jest w dalszym ciągu używane do transportu danych sieciami szerokopasmowymi. A ja tutaj wspomnę jeszcze o takim specjalnym rodzaju szkła, który często się używa w telefonach komórkowych. Nazywa się to Gorilla Glass. To szkło no, wysoko hartowane. Jeżeli chcecie wiedzieć na temat technologii jego wytwarzania, na pewno na YouTubie znajdziecie. Jest to bardzo ciekawie hartowane szkło. Coś podobnego na miarę właśnie kropli księcia Ruperta, więc będziecie wiedzieli, jak to dokładnie wygląda. Marku, ja bym chciał na sam koniec zaprosić wszystkich ludzi na twój fanpage, na którym właśnie można by było sobie zobaczyć, czym się dokładnie zajmujesz, zobaczyć, jaki masz asortyment w ogóle. I chcę cię zareklamować, bo naprawdę rzeczy, które ty wyrabiasz, a ja przeglądałem sobie na internecie, są przepiękne. Tego się nie da kupić w normalnym sklepie z racji tego, że jest to no, ręczna robota, czyli coś o wiele, wiele lepszego niż maszynowe rzeczy, które są jedna do drugiej identycznie podobna. Ty robisz jedną rzecz, która jest no, inna i na pewno oryginalna. Gdzie można cię znaleźć? No przede wszystkim w galeriach, takimi, więc galeria Art Balticum w Gdańsku, na Starym Mieście, galeria w Kołobrzegu pod Aniołami, galeria w Szczyrku, Beskidzka, och, nie pamiętam, niestety uciekł mi w Krakowie na Grodzkiej. I oczywiście na wszystkich imprezach rekonstrukcyjnych, których jestem zaproszony. Jeżeli chodzi o internet, czy można się z tobą kontaktować poprzez jakiś fanpage na internecie? No, można mnie jedynie na mojej stronie www.jargilo.pl lub Marek Jargiło na Facebooku, Glass Studio, taka strona również na Facebooku. Oczywiście zapraszamy do nas na warsztaty, bo prowadzimy również warsztaty dla grup. Można również indywidualnie tutaj robimy takie szkolenia dla chętnych, którzy chcą spróbować swoich sił. A nóż, bo niestety mamy deficyt w Polsce. W Polsce takich pracowni niestety jest, ale chyba trzy tylko. Jeżeli chodzi o adresy, gdzie można ciebie znaleźć, czyli czy tam na fanpage na Facebooku, czy twoja strona internetowa, to na pewno przekażemy to pod filmem w opisie. Ja tobie bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę, bardzo dużą ilość wiedzy. Dla mnie jest to troszeczkę takie magiczne, że z tak kruchej i twardej rzeczy można zrobić coś tak pięknego, nawet delikatnego, filigranowego. Więc w twoich rękach w tej chwili mogę powiedzieć, że jest sama magia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.